Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warszawie, drugi Wydział Karny, w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu sprawy Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, córki Stefana i Tacjanny z domu Kołacz urodzonej 6 maja 60 roku w Chotyńcu, oskarżonej o czyn z artykułu 296 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego, artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego i artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. I również Elżbiety Zofii Obłuskiej, córki Henryka i Kazimiery z domu Grzymyk, urodzonej 23 kwietnia 50 roku w Piasecznie, oskarżonej o czyn z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego na skutek apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 roku, sygnatura akt 18K 337/19. Uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik oraz Elżbiety Zofii Obłuskiej i sprawę w tym zakresie przekazuje Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Proszę usiąść, proszę Państwa. Właściwie nie sąd, tylko sędzia sprawozdawca poda bardzo krótkie motywy takiego rozstrzygnięcia. Nie ulega wątpliwości, że jedna osoba na sali, to pan mecenas, obrońca obecny, wie, dlaczego takie rozstrzygnięcie zapadło, prawda? Na pewno pan wie, ale proszę bardzo. Proszę bardzo. W ocenie sądu apelacyjnego apelacja obrońcy oskarżonej Marii Batyckiej-Wąsik w zakresie zarzutu związanego z naruszeniem prawa do obrony okazała się zasadna, co doprowadziło do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Niewątpliwie słusznie obrońca podnosi w apelacji, formułując ten zarzut, że w realiach niniejszej sprawy doszło do reprezentowania oskarżonych przez tego samego obrońcę w sytuacji, gdy pomiędzy oskarżonymi zaistniał konflikt interesów, sprzeczność interesów. Słusznie wskazuje obrońca w apelacji, że obu oskarżonym postawiono powiązane ze sobą zarzuty, a związane z pełnieniem przez nie funkcji w gminie Lesznowola, funkcji wójta gminy, a w odniesieniu do pani Obłuskiej skarbnika gminy. W realiach przedmiotowej sprawy obie oskarżone nie przyznawały się do popełnienia zarzuconych im czynów, przy czym wyjaśnienia złożone przez oskarżone zawierały pewne elementy, które miały charakter obciążający w stosunku do drugiej współoskarżonej, a jednocześnie rzutowały na ustalenia i ocenę zachowania oskarżonych, a zatem również rzutowały na ustalenie warunków związanych z odpowiedzialnością karną. Te elementy w uzasadnieniu apelacji również obrońca podniósł i one są w pełni trafne. Zatem ewidentnym błędem sądu pierwszej instancji w takiej sytuacji było dopuszczenie do udziału jako obrońcy oskarżonych tego samego obrońcy, który wykonywał swoje obowiązki w realiach konfliktu sprzeczności interesów. Przepis artykułu 85 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego stanowi o takiej okoliczności i wskazuje, że w takiej sytuacji obrońca nie może w sposób należyty pełnić swojej funkcji, wykonywać tych funkcji obrończych. A niewątpliwie prawo do obrony jest jednym z najistotniejszych praw przysługujących oskarżonemu w procesie karnym. Dlatego też podniesiony zarzut okazał się zasadny i skutkował uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż przy tego rodzaju stwierdzeniu, tego rodzaju uchybienia przewód sądowy winien być przeprowadzony od początku w całości. Natomiast odnoszenie się w tym miejscu do pozostałych zarzutów staje się bezprzedmiotowe,
wobec faktu, że zarzut związany z naruszeniem prawa do obrony okazał się zasadny i skutkował uchyleniem zaskarżonego wyroku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko dodam, że pani mecenas, która reprezentowała obie panie, już nie może w tej chwili żadnej z pani reprezentować, ale to już będzie przed sądem oczywiście pierwszej instancji. Dlatego, że ja jeszcze tylko dodam, tu pani sprawozdawca wszystko no, precyzyjnie przedstawiła państwu, że tu właśnie chodzi o taką sytuację, panie nie musicie się koniecznie obciążać nawzajem, bo to nie o to chodzi. Po prostu jest jeden interes. Zresztą ja powiem tak, bardzo profesjonalnie tę kwestię przedstawił właśnie pan mecenas w swojej apelacji. I tutaj, jak mówiła pani prokurator, że hipotetycznie, no nie hipotetycznie, po prostu te dwa, mając na uwadze zarzuty, pod którymi panie stanęłyście, one w sensie procesowym te interesy po prostu one są sprzeczne. Nawet gdybyście panie w ogóle nie składały żadnych wyjaśnień, to nie od samego początku po prostu nie powinien to być jeden obrońca. Dlatego, że jak gdyby ustalając linię obrony z jedną z pań, stało to w kolizji co do linii obrony drugiej oskarżonej. No tak to po prostu jest. Ja powiem tak, to naprawdę bardzo profesjonalnie zostało przedstawione przez właśnie panie obrońcę i sąd to stanowisko w całości podzielił. I w takiej sytuacji no, nie miał wyjścia po prostu. Można, należało po prostu uchylić do ponownego rozpoznania. To orzeczenie jest prawomocne, aczkolwiek przysługuje na nie skarga kasacyjna. Oczywiście osoby, które do Sądu Najwyższego, bo pod rządami już nowych obowiązujących przepisów, takie rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Sądu Najwyższego właśnie skargą kasacyjną, ale to profesjonaliści to w zasadzie wiedzą. No pan mecenas obecny to właściwie wnosił przecież, to tutaj jak najbardziej rozumiem, że to rozstrzygnięcie jest zadowalające, natomiast osobą, która kwestionowała to stanowisko jest pani prokurator, no a sąd prokuratora co do prawa pouczał przecież nie będzie, bo prokurator prawo zna. Proszę Państwa, dziękuję bardzo, to wszystko. Ilu było wam? Ale wszyscy byli. Prawda. Świadki. Jako uznanie wiary. Wielu mieszkańców. Tak. Panie mecenasie, co ten wyrok znaczy dla pani? Wyrok oznacza, że pani wójt dalej wykonuje swoje obowiązki, a sprawa wróci do Sądu Okręgowego jako Sądu Pierwszej Instancji i rozpocznie się od początku. Sąd apelacyjny uchylił wyrok z powodów formalnych, uznając, że zostało naruszone prawo do obrony. Prawo do obrony jest prawem fundamentalnym w polskim postępowaniu karnym i stąd też nie może być nawet ryzyka, że zostało naruszone w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Stąd też sąd uznał zasadność argumentów w apelacji, że to prawo zostało naruszone i w tej sytuacji Sąd Okręgowy będzie badał sprawę od początku. Pani wójt nadal cieszę się domniemaniem niewinności. No, jestem przekonany, że też potem w trakcie postępowania zostanie to zakończone pomyślnie i zostanie uniewinniona, bo materiał dowodowy nie zawiera materiału pozwalającego na wydanie innego orzeczenia w mojej ocenie. Czyli to wszystko, co do tej pory trwało, to było ważne, ale... Nie. Z punktu widzenia sądu apelacyjnego nie ma postępowania, nie ma wyroku, nie ma tych wszystkich czynności, ponieważ one były prowadzone w warunkach, gdy zostało naruszone prawo do obrony pani wójt. I w tej sytuacji nie było możliwości, żeby to orzeczenie i te czynności były uznane za prawnie skuteczne i z tej przyczyny należy je wszystkie powtórzyć. Pani wójt, przed chwileczką zakończył się proces przed sądem apelacyjnym w Warszawie. Został wydany wyrok. Na gorąco. Pani opinia. Bardzo cieszę się z rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Korzystając z okazji, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy byli ze mną, którzy mnie wspierali i którzy byli dla mnie kimś niezwykle ważnym, bo to był bardzo trudny czas dla mnie osobiście. Bardzo dziękuję.